Cześć, witajcie na kanale Miję Pomysłów na Minutę. Dziś na moim stole akumulatorowy struk, a jest to struk marki Dedra i jest to model DED 7066. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, my tu gadu gadu, a chłop śliwki rwie, jak to mówią. Ja sobie tutaj testuję te narzędzia Dedry, używam. Jednych więcej, drugich mniej, jedne ze mną jeżdżą w teren, inne pracują tylko w warsztacie. I tak sobie myślę, że w sumie tych narzędzi Dedry mam na stanie dosyć sporo, po czym wchodzę na stronę internetową i okazuje się, że plan jest taki, żeby w tym roku wypuścić 100 urządzeń na jeden akumulator. No trochę pozamiatali rynek w sumie, nie? Tak na dobrą sprawę, bo jakby nie liczyć, to ciężko będzie ich dogonić. Jest sporo takich urządzeń, na które czekam. Jakieś nożyce do blachy, jakiś nóż do styropianu. No jest jeszcze sporo takich fajnych rzeczy, na które czekam. A jeszcze mam tutaj dwa narzędzia, których nawet nie dotknąłem i nawet nie zacząłem testować, więc jest co robić, słuchajcie. Bardzo fajnie, bo to oczywiście będzie miało wpływ na nas jako na konsumentów. Natomiast jeśli chodzi o samo nasze narzędzie, które mamy dzisiaj. Jest to struk zasilany standardowym akumulatorem 18V z serii SAS Plus All. Struk elektryczny ze stopą o szerokości 82 mm, czyli generalnie taką samą jak w większości narzędzi przewodowych od 900 W w górę. Więc naprawdę wynik całkiem spoko. Stopa amelininowa z rowkiem oczywiście do tak zwanego fazowania krawędzi. Jeśli chodzi o głębokość zbioru, to mamy tutaj od 0,8 do 1,5 mm. I to jest wynik, do którego można by się było przyczepić, ale pamiętajmy, że mówimy o urządzeniu akumulatorowym. Tak? Czyli 3 mm dla urządzeń przewodowych jest spoko wynikiem, natomiast rzeczywiście te 1,5 mm dla urządzeń akumulatorowych uważam, że jest wynikiem naprawdę bardzo fajnym, zwłaszcza, że dzięki temu, że ten zbiór nie jest naraz taki agresywny, silniki, wszystkie inne, że tak powiem, elementy wewnętrzne grzeją się mniej. Wyposażony jest oczywiście w ostrza, w dwa ostrza, w ostrza ze stali szybko tnącej HSS. Ma wyprowadzenie wiórów na prawo i na lewo. Kluczyk do dokręcania naszych noży jest fajnie ukryty w obudowie. To nie przyszło jako zaplombowany karton, więc ja już oczywiście sobie wszystko obejrzałem w tak zwanym międzyczasie. 16 tysięcy obrotów, więc naprawdę bardzo fajny wynik. Jeśli chodzi o wagę tak zwanego golasa, bo to jest zestaw typu golas, czyli brak akumulatora i brak ładowarki, musicie mieć takie swoje, tudzież dokupić. To jest 1,95 kg, jak gdzieś tam udało mi się znaleźć w sieci, więc generalnie wynik całkiem fajny. Oczywiście standardowo 2 lata gwarancji, kolorystyka charakterystyczna, niebiesko-zielona, powiedzmy, tak, dla mnie. Czyli powiedzmy ten ich charakterystyczny niebieski, gumowana oczywiście wszędzie tam, gdzie trzeba, więc to poprawia na pewno precyzję i komfort naszej pracy. Tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Ja jeszcze zapraszam Was na unboxing, następnie ja go sobie zabiorę w teren i dopiero weźmiemy się tutaj za jakieś testy na sam koniec. Zapraszam. Jest moc, słuchajcie. Mamy nasz sprzęcik. Otwieramy kartonik. I co mamy w środku? W środku mamy oczywiście standardową instrukcję obsługi oraz ulotkę informującą o tym, jakie inne jeszcze narzędzia wchodzą w skład rodziny SAS Plus All. Mocno przeterminowaną. To już jest nieaktualne, co się tutaj znajduje. Jest to jakiś drobny wycinek z rzeczywistości. Mamy woreczek na nasze wióry, zapinany na zameczek, natomiast z wkładką w środku tworzywową. To na minus, jeśli chodzi o całość, dlatego że no, mocniejsze gdzieś tam puknięcie może spowodować, że to nam gdzieś pęknie, natomiast tworzywo jest dosyć wytrzymałe i swoją strukturą przypomina poliamid, więc może być bardziej wytrzymałe niż przypuszczam. Woreczek z akcesoriami. Woreczek z akcesoriami tutaj mamy. Może ja go otworzę. Pokażę Wam dwa najważniejsze elementy. Czyli nasza stopka, czy przystawka do ustawiania głębokości,
czyli możemy na kilka przejazdów ustawić sobie, na jaką maksymalną głębokość chcemy sobie w ręgę zrobić. Dodatkowo druga stopa, której nazwy nie znam i nie będę Was oszukiwał, że jest inaczej. Generalnie ja to nazywam stopą do robienia schodków. Oraz samo nasze narzędzie. Sam nasz struk wygląda w taki sposób. Oczywiście pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to gałeczka do zmiany głębokości od 0 do, tak jak mówiłem, 1,5 mm. Bardzo precyzyjna, co 1/10, naprawdę spoko. Tutaj tą skalę też świetnie widać. Ona jest narysowana na wierzchu, na biało, więc myślę, że większego problemu nie będzie. Z jednej i z drugiej strony, jak widzicie, mamy miejsce na śruby. I to są śruby do montażu tych naszych dodatkowych stópek, o których wspominałem wcześniej. Odciąg. Jeśli chodzi o odciąg, to mamy tutaj przełączenie. Tak jak widzicie, co się zmienia, mamy przełączenie po prostu wyrzutu wiórów na lewo, tudzież na prawo. Noże, tak jak mówiłem, dwa z jednej i z drugiej strony. Warto by było sobie je tutaj zawsze dokręcić przed pierwszym użyciem. Wręga w stopie, o której wspominałem wcześniej. Stopa emelininowa, stópka dodatkowa, zabezpieczająca. To rozwiązanie, myślę, znacie. Służy do tego, żebyście mogli po pierwsze bezpiecznie ustawić, odstawić urządzenie i nie uszkodzić sobie materiału, nad którym pracujecie, albo nie wiem, jakiegoś tam blatu swojego roboczego, jak ono jeszcze nie zdążyło się zatrzymać. Po drugie, ze względu na to, jak macie już ustawioną jakąś tam większą głębokość cięcia, żeby te ostrze, które się tam gdzieś, powiedzmy, ułożą w taki sposób, że są idealnie, gdybyśmy mieli na płasko, to moglibyśmy je sobie uszkodzić, stawiając nasz sprzęt. Tutaj takiej opcji nie ma. Oczywiście włącznik z zabezpieczeniem, czyli żebyśmy mogli go wcisnąć, to musimy przełączyć ten dwukierunkowy przełącznik. Tu do pokazania zasadniczo nie ma nic więcej, z wyjątkiem tego sprytnie i bardzo precyzyjnie ukrytego tutaj kluczyka. Tyle, jeśli chodzi o to urządzenie. Ja dokręcę sobie ostrza, idę nim trochę powalczyć w terenie, a my spotkamy się za jakiś czas i zrobię dla Was osobny taki szybki teścik. Mam ze sobą w pełni naładowany akumulator. Jest to piąteczka. Uwaga, system nie jest ze sobą w 100% kompatybilny. Na to musicie zwrócić uwagę, ponieważ ta rura nie pasuje do naszego struga. Potrzebowałem przejściówki, a będę używał w trakcie testu odkurzacza marki Dedra. Również akumulatorowego, również z serii SAS Plus All. Zbiór ustawiam sobie na największy, czyli na 1,5 mm. Ta strzałeczka, która tutaj jest na tej tak zwanej dźwigni, pokazuje, w którą stronę mamy ustawiony nasz odtrych. To też jest taka podpowiedź. To co? Jedziemy. Jak widzicie, mimo dużego zbioru działa to wszystko ładnie, szybko i sprawnie. Jeśli chodzi o odkurzacz, to zbieranie jest bardzo fajne. Zostały tutaj jakby pojedyncze wiórki, więc mimo, że mówimy o cieniutkiej desce przy szerokiej stopie. To co zrobimy? Zrobimy sobie kawałek wręgi, ale taki kawałek, dlatego że deseczkę mam króciutką, więc będę mógł dojść tylko i wyłącznie do tego miejsca. Zapomniałem sobie włączyć odkurzacza, ale jak widzicie, wręgowanie też idzie naprawdę fajnie. Jedziemy po grubszy kaliber. Mamy beleczkę 60, spróbujemy ją sobie ładnie wyprowadzić.
międzyczasie zdechła bateria od odkurzacza. Stąd jakby widzieliście, że na kawałku to zbieranie było naprawdę fajne, natomiast na kawałku już zaczęło sypać na wszystkie strony. Generalnie powierzchnia jest naprawdę fajna. Ja myślę, że można ją jeszcze spróbować przejechać powiedzmy na pół milimetra i do tego już użyjemy worka. Przy okazji pierwszy raz będę mógł sprawdzić, jak jest ze zbieralnością tego worka. No, powiem wam, że jak na ten materiał powierzchnia jest naprawdę ładna. Zrobimy sobie teraz mały, szybki test, jeśli chodzi o różnicę w głębokości cięcia co pół milimetra i zobaczymy, jakie powstaną nam schodki. Pół milimetra. Milimetr. I półtora. I myślę, że to świetnie widać, jak to, jaka jest różnica. Przy czym te nasze pół milimetra to tak na dobrą sprawę prawie nam tutaj ginie, ledwo jest wyczuwalne pod palcem. Żeby dopieścić tą belkę, trzeba by było jeszcze poświęcić trochę czasu, bo jak widzicie, jest tutaj uszczerbiona, ale szybciej by było odciąć ten kawałek i po prostu ładnie wyrównać. Czy to fajnie działa? Według mnie jest naprawdę ok. Jak to u Jacka, urządzenie zostało po skończonej robocie wyczyszczone i jednej rzeczy nie zrobiłem. A nie zrobiłem jej z czystą premedytacją, ponieważ warto by było sprawdzić, jak i ile nam tych wiórów rzeczywiście ten worek zbiera. Bo ja przyznam szczerze, okurzony dosyć przez niego mocno byłem. Wsypujemy to, co jeszcze tutaj zostało, a zostało tego niewiele. Natomiast jeśli chodzi o sam worek, to tu, jak widzicie, z tą zbieralnością jest naprawdę nieźle. Jest tego naprawdę sporo. Nawet po odkurzaniu tego pewnie zajmie mi chwilę. Dla mnie sprzęt jest naprawdę fajny. Spełnił swoje zadanie, został wyczyszczony, będzie czekał na następne roboty. Ja nim troszeczkę postrugałem, zanim przyszedłem z nim przed kamerę. I powiem wam zupełnie szczerze, że ta powierzchnia jest rewelacyjna. Już nie mówię o tym, że wręgi naprawdę fajnie wychodzą i to tutaj strasznie mi się to podoba. Nawet w tak mocno obeschniętych beleczkach jak ta też nie ma najmniejszego problemu. Co ja chciałbym wam dodać? Generalnie, jeśli chodzi o cenę, to jest to 345 zł za tak zwanego golasa, czyli za wersję bez akumulatora. Jeśli chodzi o cenę, jak ze strug tej klasy, zwłaszcza akumulatorowy, nie jest to dużo. Natomiast rzeczywiście musicie się liczyć z tym, że no jakby trzeba mieć akumulator, trzeba mieć ładowarkę, bo jeśli myślicie o zakupie samego tego jednego urządzenia, to jest to kwestia do przemyślenia i może być dla wielu osób sporna. Natomiast jeśli chodzi o sam sprzęt, pracuje się nim fajnie, on się nie grzeje jakoś tak bardzo hipermocno, żeby można się było tutaj do tego przyczepić. Po dłuższej pracy oczywiście jest troszeczkę cieplejszy, ale jest cieplejszy. Nie jest nagrzany tak, że nie idzie go dotknąć. To jest ważny temat.
Zbieralność worka jest taka, że jestem w szoku, bo na ogół te worki to zbierają tak sobie i, że tak powiem, średnio najeżdża, natomiast ten zbiera naprawdę rewelacyjnie. Jedyna wada, do której mógłbym się przyczepić tak na dobrą sprawę, no to niestety to, że musiałem mieć przyjściówkę. Że nie była w pełni kompatybilna z akumulatorowym odkurzaczem Dedry, który też możecie zobaczyć na kanale. Natomiast niech pierwszy rzuci kamieniem ten producent, u którego wszystko jest w pełni kompatybilne, bo ciekawi mnie, czy poza Festoolem znajdzie się ktoś taki. Czas pracy na akumulatorze jest niemożliwy do określenia przeze mnie. Przepraszam, nie jestem w stanie tego zrobić. Potrzebowałbym drugą osobę, która przez cały jeden akumulator będzie ze mną uczciwie siedzieć ze stoperkiem i po prostu przy każdym włączeniu, przy każdym wyłączeniu zliczać te czasy, ponieważ no, to nie jest urządzenie innego typu, tylko strug. W związku z tym, jak strugasz belkę czy jakąkolwiek deskę, to obracasz te materiały, więc on co kawałek zostaje odstawiony, włączony z powrotem. No nie da się w żaden sensowny sposób zsumować tych czasów. Poza tym ja też nie jestem zawodowym stolarzem, ani żadnym cieślą, więc też nie mam takich akcji, że idę i strugam po prostu cały Boży dzień, tylko to struganie jest po prostu na określoną ilość materiału. Więc no tego wam powiedzieć w stanie nie jestem, poza tym, że starcza na długo, jeśli to komukolwiek wystarczy. I tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście standardowo czekam na waszą opinię na ten temat. Zapraszam was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam was do grup facebookowych, linki do wszystkiego macie w opisie pod materiałem. Zapraszam was na drugi kanał, na live'y, które są co niedzielę o 20:00. Prawie co niedzielę o 20:00, ale staram się, żeby były. A tymczasem ja kończę. Pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.